Dobra, czyli teraz tak, bardzo trudna operacja powrotu do bazy. Teraz tak, żeby tu nie przyfasolić to bardziej. Dobra, czyli nie wracamy tą samą drogą, którą przybyliśmy, tylko... Dobra, może wiecie co, zanim ruszymy, papierosek i jakieś śniadanie, żeby potem nie mieć z tym problemu. Weźmy chipsy. I... papieros. Ja chyba za dużo ich mam w ekwipunku cały czas. Tak naprawdę to paczka by nam wystarczyła. Przy sobie. Okej, okay, ja wrzucę te papierosy do... Zresztą dobra, to nic nie zmieni. Dobra, jedziemy. Jedziemy z koksem. Nie mam gul. Czyli to jest bardzo dobra rzecz. Właśnie zobaczmy też, czy nie tyjemy za bardzo. O kurde, 78 kilo? I tyjemy cały czas. Dobra, musimy... Okej. Okay. Dieta w tej chwili. Bo mamy efekt jojo. Czyli tak, wracamy do bazy, ale nie bierzemy... Znaczy nie jedziemy tą drogą, tylko bierzemy kolejną szosę w prawo. Czyli tak, to nie będzie pierwsza w prawo za znakiem Rosewood, który będzie gdzieś tutaj, tylko kolejna. Czyli teraz czekamy, to się powinno zwężyć. Okej, okay. Okej, okay, to jeszcze nie to. To nie jest to. Chwila, widziałem zombie z siekierką. To jest siekiera? Nie, dobra, idziemy dalej. Jeżeli zobaczę zombie z siekierą, to spróbujemy je zabić, bo to jest no, nasza najlepsza broń, którą potrafimy dobrze walczyć. Okej, czekamy na pojawienie się znaku Rosewood w prawo. I wtedy nie bierzemy pierwszej w prawo, tylko drugą. Coraz większa koncentracja zombie. Okej, okay, autostopowicze mogą być zbiegami z więzienia. Tak, bo w rozwód jest więzienie. Które być może odwiedzimy. Nie wiem, czy jest sens. Nie wiem, co tam ciekawego moglibyśmy znaleźć. Okej, okay, dobra, jest znak. Czyli nie bierzemy pierwszej w prawo. Okej, okay, stacja benzynowa jakby co. Okej, okay, zwężenie. Dobra, czyli nie tutaj, tylko bierzemy kolejną drogę w prawo i szukamy drogi powrotnej. Do bazy. O, patrzcie ile to... Przez helikopter wszystko. To chyba prowadzi do stacji benzynowej? Okej, okay, zobaczmy. Okej, okay, teraz mnie trochę myli. Tędy nie przyjechaliśmy, nie? Chyba... Nie, my tędy nie przyjechaliśmy. Okej, okay, to będzie stacja benzynowa, jakby co? To pytanie, czy dojedziemy do Rosewood tędy? Czy jest to jakiś boczny wylot? Potencjalnie dobre miejsce do złupienia, jeżeli będziemy potrzebowali więcej paliwa, powiedzmy. Ale nie, dobra, nie, wracamy na główną i bierzemy kolejną w prawo. No tu jest za dużo zombie. To było w zasięgu eventu z helikopterem, czyli tu ściągnęły bardzo duże hordy. Nie muszę tankować na razie, czyli ewakuujemy się stąd.
I teraz kolejna szosa w prawo. A, tym wrócimy na główną. Albo i nie. Dobra, jedźmy tędy, no musimy wrócić do Rosewood. Czyli... Okej, w prawo. Nie znam tej okolicy za bardzo, jak głównie grałem w Moldru. Ale wydaje mi się, że powinniśmy wylądować gdzieś w okolicy remizy. Bo mamy po drugiej stronie remizy, po drugiej stronie szosy były takie ogrodzone jakieś łąka czy coś takiego. Być może to jest część tego regionu. Okej, czyli tu mamy takie farmy, tu możemy zdobyć nasiona i sprzęt rolniczy. Troszkę niepokoi ta duża populacja zombie, no dobra. Powinniśmy chyba dotrzeć w okolice remizy, o ile się mylę. Ale mogę się mylić. Jedenasta. Czasu mamy sporo. Okej. Okay. Prosto czy... Wydaje mi się, że tu. Nie wiem, czy to prowadzi do domu, czy... No, no chyba jest okej. Jakieś stodoła. A nie, dobra, to nas tu... To nam niewiele dało. Jedź, kurde! Bardzo powoli przyspieszę, jak mam skręcone koła. Ta szosa nas wpuściła tutaj trochę w malinę. Jak wrócić? Czyli to jest taka wewnętrzna droga, jak? Którędy mam jechać? Dobra, spróbujmy tu. Nie, okej, dobra. Dobra, wracamy w takim razie i bierzemy kolejną w prawo. No spokojnie, mamy paliwo, mamy czas. Okej, w prawo czy w lewo? A dobra, tu w lewo. Spróbujmy. Okej, to jest na pewno boczna, która prowadzi do budynku mieszkalnego, czyli to ignorujemy, jedziemy tu. Oddalę jeszcze troszkę, to będzie łatwiej. Nie mogę, to jest maksymalne oddalenie. Chyba prosto, to prowadzi chyba do kolejnych budynków mieszkalnych. A, to kurde wygląda identycznie jak łąka, która jest naprzeciw remizy. Ej, chwila. Co mi się wydaje? Czy to jest ten plac budowy? Okej, zaryzykuję. To jest plac budowy. Okej, po drugiej stronie jest remiza. Czyli teraz pytanie, jak tam wracamy? Nie mogę tędy. Nie mogę tutaj tędy, bo tam są... Tam jest ta największa koncentracja zombie chyba. Musimy z drugiej strony spróbować. Kurde, odpalaj! Odpalaj! To jedyna droga? Przez pola spróbujemy w takim razie. Jak samochód padnie, to mamy kolejny, możemy też spróbować go naprawić. Ale tu ten płot. Okej, tu są drzewa, czyli to na pewno odpada. Nie wiem, czy wjeżdżać tutaj. Bo to będzie za... To będzie chyba pytanie, czy to jest ogrodzone. Po drugiej stronie jest remiza. Po drugiej stronie tej łąki jest remiza. Tylko pytanie, czy się wydostaniemy przez płot. Powinna być przynajmniej. To mi się wydaje. Może troszkę w prawo. Okej, dobra.
Okej, musimy przedostać się na drugą stronę tego płotu i tyle. Technicznie ja mogę wyjść i rozwalić płot młotem, który mamy. Ale spróbujmy ominąć go. Musimy dostać się na tą szosę i tyle. Ale ma... Okej, ja widzę bardzo dużo zombie w okolicy naszej bazy, niestety. Pole uprawne. O kurde, ile zombie. Ile zombie! Litości! Nie wydostanę się? Kurde. Nie no, w końcu będę musiał się wydostać. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, w końcu to... W końcu na pewno się dostaniemy na tą szosę. Gęsto tu. Objechać ten las i... Powinno być okej. Czy da radę? Trzynasta. O, chyba w końcu trafimy na szosę. Tak czy nie? Kurde, no! Przejadę tędy? To może być błąd, bo możemy tu utknąć. Okej, to wygląda tak, że tu utkniemy. Kurde, ktoś strzela z broni palnej w okolicy. Nie wiem, czy słyszeliście wystrzał. Dobra. Sprawa się troszkę komplikuje. Kurde, akurat tu jest las. Pytanie, czy to w ogóle jest możliwe, żeby objechać ten las. Być może ta szosa prowadzi... Okej, dobra. Prowadzi gdzieś na północ. Dobra, nie, wracamy do tego płotu. Zabezpieczamy okolice, rozwalam płot młotem i wjeżdżamy na szosę. Ja chyba nie objadę tego lasu. Możemy się tutaj oddalać i oddalać. To była opona? O kurde, to mogła być opona. Ale dobra, jedzie ogólnie technicznie. To więc jedziemy dalej. Ale to mogła być opona, tak w sumie. Tak jak sobie teraz pomyślę. Okej, dobra, zjedzmy coś. Chyba mogę jeść w czasie jazdy. Dobra, pikla, szybko. Trzymajmy. To mogła być opona, to w sumie. Kurde, tędy? Okej. Pytanie, czy dalej przejadę? Okej. O, dobra, bingo! Bingo. Dobra, do remizy, tylko... Remiza może być oblężona odrobinę. Kurde, czy ja dobrze jadę? To powinno być... O, chyba tak, dobra, to boczna. Remiza może być oblężona. Okej, dobra, te zombie zwracają na nas uwagę, czyli za nami przyjdą prawdopodobnie. To jest teren komisariatu chyba? Okej, jest remiza. Jak to okej, jak wygląda sytuacja? Jak wygląda sytuacja? Tego jestem ciekaw. Zaparkujmy na razie tutaj. Okej, strażak przyszedł do roboty po tygodniu. Dobra, dwuręczny. I zaczynamy eliminować zombie. Ich będzie bardzo, bardzo dużo. Chodźmy w tym kierunku, zobaczmy, czy mamy zabezpieczone plecy i bierzemy się do roboty z siekierą.
Dobra, dobra, no musimy oczyścić teren. O, kolejne urządzenie, znaczy urządzenie, narzędzie rolnicze. Spoko. Też sprawdzimy samochód za chwilę, ale tak, to mogła być opona. To mogła być opona. Jak coś, to taksówkę mamy, która jest chyba nawet w lepszym stanie niż ten niebieski samochód. Taksówka jest chyba nawet w lepszym stanie. Okej, okay, dobra, zobaczmy samochód. Tajno nie powinno przerywać. Nie powinno przerywać. Ja mam 0,3% zgubionych klatek od początku streama. Na wykresie też to wygląda ok. Chyba nie powinno przerywać. Ok, dobra. Nie, opony są całe, nie? Nie, to ktoś strzelał z broni palnej. Opony są w fatalnym stanie. Nie, gdzie są opony? Tutaj. Stan 26%. Stan 30%. A nie, są całe. Samochód jest sprawny ogólnie. A maska to wiadomo. Troszkę zombie się tratuje. Dobra, czyśćmy teren. I... O kurde! O kurde, dobra, to był błąd. Mógł mnie sporo kosztować. Zobaczmy tak na koniec rzut okiem w kierunku szosy, która prowadzi do placu budowy. Tam powinno być najwięcej zombie, tam powinno być najgorzej. To są te zombie, które zabiliśmy wcześniej. Ale chyba skutecznie je odciągnęliśmy tym klaksonem i samochodem. Wydaje mi się, że powinno być ok. Dobra, na koniec sprawdźmy, bo przerwę za chwilę zrobimy, zobaczmy, czy na naszą posesję nic tu nie wlazło. Przerywa wam, a to może jest wina właśnie przeglądarki, czy coś w tym stylu? Bo ile wczoraj miałem problemy techniczne? Prawdopodobnie w związku z tym, że było święto i linie chyba przeciążone, to dzisiaj jest ok. Ja mam 0 zgubionych klatek. O, skąd on się wziął? Kurde, skąd oni się wzięli? Zespawnowali się dopiero, czy ja ich przeoczyłem? Okej, okay, mamy na tyle dużo zwłok w okolicy, że słychać muchy. Co nie jest dobre. Kurde, ich przeoczyłem? Czy oni się... czy gra ich zespawnowała tutaj? Przed chwilą. Okej, okay, dobra. Tego dnia już żadnych więcej przygód. Wjedźmy samochodem do garażu. Troszkę pobudujemy chyba, przerobimy te bale na deski. I będziemy dalej fortyfikować, bo musimy trenować stolarkę. Okej, okay, te zwłoki tak czy inaczej chcę wynieść, żeby nie niszczyć zawieszenia, kiedy tu wjeżdżamy. Okej. Okay. Tyle. Okej. Okay. Pozwolę się dodatkowy. Dobra, okej, okay, dobra, co ja mam tutaj? Ten młot. Okej, okay, ja bym musiał zrobić jeden dzień na organizację rzeczy. Okej, okay, narzędzia ja będę trzymał tutaj, tak żeby to widzieć. Czyli uwolnijmy ten młot tu. On jest dość ciężki, nie chcę go niepotrzebnie przy sobie nosić. Dobra, czy mamy tutaj jeszcze jakieś... tego typu rzeczy. Zobaczę też, co jest lepsze, jeżeli chodzi o torby. Czyli mamy dwa plecaki szkolne. Plecak szkolny... Torba sportowa ma pojemność 18, redukcja wagi 65.
A plecak szkolny ma... Okej, okay, torba sportowa jest dużo, dużo lepsza. Będziemy to na plecach nosić na pewno. To na bank. Ale dobra, przede wszystkim rozładujmy te rzeczy. Gwoździe gdzieś tutaj. Trzymałem chyba z tego co pamiętam. Sprzęty rolnicze trzymajmy gdzieś na razie. Dobra, gdzieś na podłogę walnę, tak żeby od razu widzieć gdzie co jest. Walnijmy tu konepkę i mieliśmy też ten widelec ogrodniczy. Śrubokręt gdzieś tu. Rozwal schody i zrób linę. Nie wiem, czy jest taka potrzeba. Bo tą linę trzeba naprawiać, nie? Potem. Dobra, nic więcej stąd chyba nie muszę tutaj rozładowywać. A z tego plecaka też nie, dobra. Idziemy władować jedzenie. Odpowiednie miejsce. Wybielacz, okej, wybielacz jak walny gdzieś tutaj na podłogę. Na podłogę najlepiej, żeby widzieć. Jeżeli będziemy kiedyś go potrzebowali. Dobra. Książki, jedzenie na górę i powinno być ok. I na plecaku, zamiast tego plecaka będziemy używali torby sportowej. Poza anteną zrób porządki? No, być może, tylko tu czasami są losowe eventy i wtedy byś się stracili potencjalnie. Też nie chciałbym zginąć poza streamem, bo to by było głupie. Okej, dobra, mamy tutaj troszkę wcześniej przygotowanego jedzenia, czyli spoko. Te jedzenia wpakujemy do lodówki. Na razie, okej, odchudzamy się trochę, ja nie chcę mieć nadwagi, czyli na razie nie jemy. Dopiero wieczorem zjemy resztę tego gulaszu. Okej, groszek tutaj uwolnijmy. Lody mieliśmy chyba też roztopione. Mogę je zamrozić ponownie? Powinno dać radę. Okej, dobra, whisky. Musimy zobaczyć, czy możemy zrobić koktajl Mołotowa. Tylko pytanie, w której to jest kategorii. Ogólne? Zrób koktajl Mołotowa. Okej, czyli jedynie kawałek materiału potrzebujemy i możemy zrobić. Ale na razie nie. Na razie walnijmy to whisky gdzieś tu. To jest jedyny alkohol, który mamy, a możemy go potrzebować więcej potem. W teorii. Okej, papierosy. Ja muszę zrobić porządek z papierosami też. Ale dobra, na razie nóż kuchenny tu. Miska tu. Pieprz. Tasak chyba też, bo będziemy go w sumie do gotowania używali. A nie do... Okej, cukier. Blachę do pieczenia. Czyli na blaszy dodatkowe przepisy. Powinny się odblokować. Rozwal schody i liną dostawia się na piętro? Nie. Znaczy to jest dobre, gdybyśmy byli w centrum miasta. Gdzie jest bardzo dużo zombie, ale nie, ja tutaj polegam na tym, że oczyszczamy okolice. I że fortyfikacje zatrzymają potencjalnie zombie. Okej, dobra, książki tu. Jest 18 i nie ma programu telewizyjnego, być może to już jest koniec programów telewizyjnych. Gotowanie zostawmy, bo przeczytamy to do końca, jeżeli to możliwe. Ale ja miałem jeszcze tutaj, okej, te dwie książki na półkę. Dobra, papierosy, gdzie je trzym? Okej, dobra, na glebę tu walniemy. Nie potrzebuję tych papierosów. Weźmy tylko połowę tych, które mamy w plecaku. Nie mogę wziąć połowy? Dobra, weźmy te 98, będziemy trzymali przy sobie bezpośrednio. I teraz tak, czas na porządki.
Po pierwsze, włóżmy na plecy tą torbę sportową. A nie, to błąd. Albo dobra, może być tak jak jest. Okej, okay. Czyli teraz tak, przełóżmy wszystkie rzeczy stąd do tego lepszego plecaka, do tej torby. Okej. Okay. Teraz to możemy założyć na plecy. Okej. Okay. I teraz nie potrzebujemy jednego z tych plecaków. Który jest lepszy? A nie, chwila, to jest lepsze. 2070. A nie, to jest lepsze, sorry. To ma 1865. Ten szkolny jest do niczego. Dobra. Ten szkolny ja na razie zostawię tutaj. Być może do tego plecaka szkolnego zrobimy na wypadek ewakuacji jakieś kluczowe materiały tylko. Ale dobra, na razie niech będzie tu, a tu z powrotem weźmy dodatkowy. I przełóżmy te rzeczy z powrotem. Okej, czyli ten plecak jednak był lepszy. OK. I ostatnia rzecz, którą musimy zrobić, to to na plecy. A to do ręki. Ewentualnie. O, dużo lepiej, jeżeli chodzi o obciążenie, to mi się podoba. Ale wciąż tego dużo. Te chusteczki wolnijmy tu. Dwie butelki będę przy sobie nosił, tak czy inaczej. Robi się nudno, musimy coś zjeść. Dobra, poczytajmy książkę. Tak, to nic więcej tego dnia nie robimy. Działo się dużo. Czyli przeczytajmy, jeżeli to możliwe, do końca gotowanie, tom pierwszy. Papierosy są za ciężkie cały czas. Być może. Nie wiem, czy ja zdążę to przeczytać. Czytajmy gdzieś do 22. Chyba przeczytamy całość. Okej, okay, dobra. Teraz tak, przeczytamy książki gdzieś tu w kąt. Będę odrzucał. Szkoda, że ja nie mogę wziąć połowy tylko tych papierosów. Dobra, weźmy 10 dosłownie. Dobra. Okej. Okay. Zjedzmy i idziemy spać. Całość. Wystarczy mi 20-30 na całą grę. No, gdzieś tak 2 dziennie. Średnio. Ok, na jedzeni. Musimy zapalić. Ale dobra, garnek do piekarnika z powrotem. Papieros. I dobra, udany kolejny dzień. Żyjemy. Tylko wciąż nie ma agregatu i wciąż nie mamy pól uprawnych i wciąż nie potrafimy budować beczek na wodę. Ok, jeszcze nie wiem, co jutro robić, bo to są trzy różne rzeczy, które możemy robić. Ja pamiętam, że w poprzednim podejściu, o ile się nie mylę, w tej okolicy jest taki domek, bardzo blisko. Jest taki domek, w którym były pola uprawne. Być może tam pójdziemy.